Zapraszamy Państwa bardzo serdecznie na 27. edycję festiwalu Panorama Sztuki Chrześcijańskiej Muzyka Sakra. Spotykamy się już jutro o godzinie 17 w Muzeum Sarkandrowskim na niezwykłej wystawie Życie jest piękne, podczas której będziemy mogli oglądać pracę skoczowskiej artystki i malarki pani Joanny Lenert, a towarzyszyć jej będzie niezwykła poezja pani Edyty Hanslik. Również w czasie tej wystawy będziemy mogli poznać 25 lat, historię 25-lecia naszego stowarzyszenia i wszystkich podejmowanych przez nas inicjatyw kulturalnych, w tym Festiwalu Muzyka Sakra, którym od 1996 roku upamiętniamy pobyt w Skoczowie, właśnie tutaj na kaplicówce Jana Pawła II. Nasz festiwal koncertowo rozpoczniemy w niedzielę o godzinie 19 w Kościele Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Skoczowie, bardzo niezwykłym koncertem w wykonaniu Krzysztofa Antkowiaka, który zaaranżował muzycznie słowa i wiersze, litanie księdza Piotra Pawlukiewicza. I ten koncert też jest dedykowany jego pamięci, a ma taką przepiękną nazwę Uśmiech zmienia wszystko i zawsze zmienia wszystko na lepsze. I w ten szczególny dzień, 22 maja, zapraszamy Państwa najpierw tutaj na wzgórze Kaplicówka o godzinie 10. Panowie Greniowie, jak od wielu lat, zagrają dla nas na trąbkach ulubioną pieśń Jana Pawła II Barkę. A wieczorem o godzinie 19 spotykamy się w Kościele Ewangelickim Świętej Trójcy w Skoczowie, w którym odbędzie się koncert Łukasza Nowickiego z zespołem muzyków. Bardzo Państwa serdecznie na ten koncert zapraszamy. Po koncercie poprosimy o chwilę cierpliwości, bo będziemy chcieli wręczyć wyróżnienia utalentowanej skoczowskiej młodzieży, która odpowiedziała na nasz konkurs fotograficzny w ramach cyklu Mam Talent. Bardzo serdecznie jeszcze raz zapraszamy naszych przyjaciół, wszystkich gości, wszystkich Państwa, byście byli z nami w czasie tej 27. Panoramy Sztuki Chrześcijańskiej w Skoczowie, która będzie się odbywała w dniach 20-22 maja. Do zobaczenia, mam nadzieję, na wszystkich wydarzeniach festiwalowych.